Cześć! Dzisiaj przychodzę do Was z przepisem na wegański tort czekoladowy i jest to moim zdaniem najprostszy tort czekoladowy, jaki możecie sobie wymarzyć. Jest to też mój tort urodzinowy. Tak naprawdę do jego przygotowania wystarczy jedna miska, więc nie ma żadnych wymówek. Przygotujcie go w domu i koniecznie dajcie mi znać, jak Wam smakował. A teraz zapraszam do oglądania. Półtorej szklanki mleka roślinnego wlewam do miski i dodaję 2 łyżeczki octu jabłkowego. Całość mieszam i odstawiam mniej więcej na 10 minut do uzyskania maślanki. Następnie dodaję 2/3 szklanki oleju kokosowego oraz 1 szklankę pile dyniowego. Jak przygotować pile dyniowe zobaczycie u mnie na blogu. Link znajdziecie poniżej. Pile dyniowe można zastąpić też pile z gotowanych jabłek albo pile z batatów. Całość dobrze mieszam. A następnie biorę sitko i wsypuję do niego 2 szklanki mąki orkiszowej tortowej oraz 1 szklankę kakao w proszku i 3 łyżeczki proszku do pieczenia. Dodaję też 1/4 łyżeczki soli. Całość przesiewam przez sitko i dodaję 0,5 szklanki cukru kokosowego, który oczywiście możecie zastąpić każdym innym cukrem. Ciasto przelewam do 2 foremek o średnicy 20 cm i wstawiam do piekarnika nagrzanego do 180 stopni. Piekę przez około 30 minut do tak zwanego suchego patyczka. Wyjmuję foremki i studzę ciasto na kratce. W międzyczasie przygotowuję krem czekoladowy. Do misy miksera wrzucam 250 g masła roślinnego. Dodaję 50 g rozpuszczonej gorzkiej czekolady, którą lekko przestudziłam, oraz 1,5 szklanki kakao w proszku. Całość miksuję, dodając w międzyczasie 1/4 szklanki mleka roślinnego oraz 0,5 szklanki cukru pudru. Miksuję do uzyskania pożądanej konsystencji. Gdyby krem był zbyt rzadki, dodaję więcej kakao w proszku, a gdyby krem był zbyt gęsty, można zawsze dodać więcej mleka roślinnego. Na przestudzony blat wykładam 1/3 kremu. Rozsmarowuję i przykrywam drugim blatem, a resztę kremu dokładnie rozsmarowuję po całej powierzchni ciasta. I tak oto prezentuje się gotowy tort czekoladowy. Moim zdaniem najlepiej smakuje schłodzony w lodówce, ale możecie go zjadać od razu. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie o kciuku w górę i subskrybowaniu mojego kanału. Trzymajcie się, pa pa!